Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Jest godzina 9 rano, ja tej nocy nie spałam, słuchajcie, spędziłam noc z młotką na Skype'ie. Wiele rozmawiałyśmy i bardzo możliwe, że po tym filmiku stracę widzów. Stracę, trudno, nie, powiem wam szczerze, że trudno. Dlaczego trudno? Dlatego, że mi już powoli przestaje zależeć. Jeżeli ktoś nie wie, młotka zdecydowała się na zamknięcie konta. Ja powiem szczerze, że gdyby nie to, że wiem, że mam po prostu ze sobą masę świetnych osób, masę stałych widzów, którzy oglądają moje filmy, którzy je komentują, którzy gdzieś tam, nie wiem, przychodzą do mnie na live i tak dalej, to naprawdę jestem wszystko, znaczy jestem w stanie wiele dla nich zrobić i ja wiem, że po prostu to jest świetna ekipa i ja się nie chcę z nimi rozstać. I tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego jeszcze tego konta nie zamknęłam. Słuchajcie, czasem mam wrażenie, że YouTube jest miejscem dla osób, które mają wylane na innych, wiecie? Na zasadzie nie przejmuje się niczym. Nie wiem, no. Ja mu powiem tak, ja mam wrażenie, przynajmniej po tym, co tak wrzuciłam wczoraj filmik, że nie chcę u siebie komentarzy, kiedy Simsy, bo to tak naprawdę było bardzo męczące, zwłaszcza, że to była seria Młotki. Te osoby, które tak naprawdę były zainteresowane i wystarczyło przeczytać parę głupich biuletynów, czy obejrzeć parę filmików gdzieś tam u mnie, żeby mieć świadomość tego, że Młotka ma problemy z kontem, że Młotka się zastanawia nad zamknięciem konta i między innymi kurwa dlatego też nie ma tych Simsów, nie? Lepiej było napierdalać komentarzami głupimi. No i skończyło się na tym, że Simsów sobie nie pooglądacie, przynajmniej w najbliższym czasie. Także no to z jednej strony, ale wiecie co, ja tak sobie poczytałam te komentarze, gdzie część osób mnie popierało, część osób mnie jechało, jak w ogóle usłyszałam, że ja zabieram czas Młotki, który ona mogła przeznaczyć na nagrywanie. Kurwa, Młotka, ona ma te 16 lat od X lat i ona nie jest, kurwa, kropa, ona nie jest głupia, prawda? Ona sobie potrafi wszystko w życiu poukładać, także w ogóle to był dla mnie jakiś pieprzony absurd. I wiecie co, ja wiem, że wy myślicie, że komentarze są jakieś tam, nie wiem, motywujące i tak dalej, ale jak ja już widzę po prostu kolejny komentarz na zasadzie zmieniłaś się, to już nie jest to samo, nie ma tyle światów według kiny, jest mniej vlogów, coś tam, coś tam. Słuchajcie, kurwa, ja też jestem tylko człowiekiem, ja mam 1 500 000 problemów, o których wam nie mówię i nigdy wam o nich nie powiem. To jest sprawa, tak zresztą jak i Młotka wspomniała w swoim audiologu. To są sprawy nasze, to są sprawy, które my obgadujemy ze swoimi przyjaciółmi i nie wciągamy w to YouTube'a, bo kurwa, no nie każdy musi o tym wiedzieć. To jest nasze i tyle, no i tu jest bariera, tu jest kurwa bariera, to jest nasze i chuj. I chuj, i trudno, i my się z tego nie musimy nikomu tłumaczyć. Ja naprawdę się staram, żeby chociaż raz w tygodniu pojawił się vlog, nieważne czy to jest świat według kiny, czy to jest kurwa vlog z dupy, żeby chociaż raz w tygodniu vlog się pojawił. Mało. Mało. Nie ma ciszy, gdyż mam problemy z gardłem. Bez ciszy to już nie to samo, nie. Nie. Zacznij nagrywać ciszą. Nie no jasne, przecież po co mam kurwa olewać. Po co mam się przejmować swoim gardłem, nie? Przecież mogę być chora. Ważne, żeby była cisza na vlogach, to będzie jak ze starych dobrych czasów. Jak usłyszałam, że nie ma Q&A i nie ma drunk playa, no tak jak mówię, drunk play miał być, nie moja wina, że jestem na tabletkach przeciwbólowych i nie mogę chlać wódki. Nie, drunk play miał być, czujemy się oszukani, olałaś nas swoich widzów. Później kolejne co słyszę, że Q&A, no przecież powiedziałam, że będzie na 25 tysięcy widzów. Ja tego nagle nie zmienię, nie wiem, nie założę sobie 2 000 fejkowych kont i nie dam sobie suba tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś mógł zobaczyć Zapytaj Kinę, prawda? No troszkę kurwa czasem trzeba pomyśleć. Ja nie wiem, ja mam wrażenie. Ja nie mówię, że wszyscy. Tutaj powiem od razu, że ja nie mówię, że wszyscy. Bo tak jak mówię, jest grupa świetnych osób, ale jest po prostu grupa, nie wiem, jakichś debili urwanych z choinki, którzy myślą, że my po prostu jesteśmy maszyn. Wiecie o co chodzi? W zasadzie ja ci kliknąłem w reklamę, to ty zapierdalaj teraz dla mnie, nie? Bo ty na mnie zarabiasz. Żebyście się kurwa czasem nie zdziwili, jakbyście zobaczyli nasze wypłaty, naprawdę. Bo są ludzie, którzy zarabiają bardzo dobrze, ale są też osoby, które zarabiają gówno nie pieniądze. I na pewno nie jest to aż tyle, żeby się tak pierdzielić. Wiecie o co chodzi? Że ktoś na zasadzie, bo ja ci kliknę w reklamę, to ja sobie żądam, żeby były 3 światy według kiny tygodniowo, 4 vlogi z dupy co najmniej, jeszcze tak z gry takiej let's play, z gry takiej let's play i w ogóle po 500 filmów dziennie, nie?
ktoś sobie po prostu, nie wiem, powiedzcie mi, jak to jest, czy ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że YouTuber jest zwykłym człowiekiem, że on ma swoje życie, ma prywatne sprawy, ma znajomych, ma problemy, ma, nie wiem, cokolwiek, nie? Może mieć, nie wiem, kaca i mu się nie chce nagrywać, no cokolwiek, to my jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Naprawdę jesteśmy tylko ludźmi. I to nie jest kwestia tego, że och, kina gwiazdożyna, kurwa, to słyszę, to już mi w ogóle chuj szczela. Bo w momencie, kiedy ktoś mnie nie znał jakoś wcześniej i dobrze, to nie jest w stanie tego ocenić, czy gwiazdorzy, czy nie. Wbrew pozorom, ja tak mam całe swoje życie. I ja jestem szczera i ja powiedziałam, że ja nie mam zamiaru nikogo na YouTubie udawać. Nie mam zamiaru omijać pewnych tematów, dlatego że mogą być one niewygodne. Także tak jak mówię, dzisiaj ten vlog jest, możliwe, że stracę wpływ widzów. Trudno. Naprawdę trudno. Ci, którzy są prawdziwymi widzami, zostaną. I tyle. I powiem wam szczerze, że każdy kolejny komentarz na zasadzie właśnie kina, bo to nie jest to samo, on mnie nie motywuje do dalszej pracy, on mnie wręcz demotywuje. Na zasadzie, kurwa, ja sobie wypruję żyły, bo chcę się z wami czymś podzielić, chcę, żebyście coś zobaczyli, a i tak jest, kurwa, źle, i tak jest, kurwa, mało. No to po co? No powiedzcie mi, po co? Tak szczerze, bo tego nie czaję, nie? Może ja jestem głupia, nie wiem. Nie wiem, nie ogarniam. Naprawdę, powiem wam tyle, że na YouTubie jest odpowiedzialność zbiorowa. I powiem wam jedno. Każdy cwaniak, który twierdzi, że ludzie się zmieniają po jakiejś tam ilości widzów na YouTubie, fakt. Załóżcie kanał, zacznijcie nagrywać filmy. Zobaczymy, przy której fali hejtu wy wymiękniecie. Ile wy będziecie w stanie skasować komentarzy jadących po was dziennie. To się mówi taki hopsiu, bo po prostu siedzi, nagrywaj. No to tak nie działa. Niestety to tak nie działa. Nie wiem, kropa, wypierdalaj. Mam nadzieję, że ten film komuś coś uświadomił. Jeżeli dalej tego nie rozumiecie, jeżeli dalej twierdzicie, że gwiazdorze, że to już nie jest ta sama kina, to ja was proszę i to was proszę całkiem szczerze. Dajcie mi suba, bo nie chcę takich widzów. Naprawdę nie chcę takich widzów. Ja chcę widzów rozumnych, którzy ogarniają, którzy są w stanie zrozumieć to, że mogę mieć problem, mogę mieć zły dzień, mogę nie mieć ochoty nagrać vloga, mogę mieć ochotę nagrać jakąś grę i tylko ta gra się będzie pojawiać. To jest tylko i wyłącznie moja indywidualna sprawa. Ja nie jestem niczyją własnością, żeby ktoś sobie zamawiał, jaki film chce, o jakiej godzinie i tak dalej. To tak nie działa. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że właśnie chociaż część osób zrozumiała. Jeżeli nie, no to trudno. Takie życie. Ja nie mam zamiaru się tym dłużej przejmować. Zresztą ja powiem tyle. Jeżeli chodzi o te komentarze, bo ja tam powiedziałam, że tylko 6 osób dziennie cię prosi o Simsy, a u CTSG to jest tyle i tak dalej. Kurwa, to jest 6 komentarzy o Simsy. Pamiętajcie o tym, że ja dostaję komentarze, kurwa, pierdylial dziennie momentami, nie? I to nie jest tak, że to jest tylko spamu Simsy. Także weźcie trochę, kurwa, no włączcie myślenie, ludzie, proszę. Zresztą, kurde, z całym szacunkiem, naprawdę komentarze, które piszecie pod filmem Młotki, są bardzo fajne, są wspierające i tak dalej. Ale kurwa, ona nie umiera, nie? W ogóle jak zobaczyłam wirtualny znicz, to myślałam, że jebnę, no. Ludzie... Po prostu zamknę kanał, będzie na filmach u mnie, będzie pewnie jeszcze na filmach u paru innych osób. Ona nie zniknie. Ona nie umarła, ona żyje. Weźcie to też, kurde, pod uwagę. Tak jak mówię, to jestem ja. Ja zawsze mówię to, co myślę, wyrażam swoje zdanie, jestem osobą szczerą. Za co oberwam 1 500 000 razy w życiu i pewnie jeszcze 1 500 000 razy za to oberwę. Także jeżeli macie ochotę, unsub. Trudno, unsubujcie. Jeżeli macie ochotę zostać i oglądać mnie dalej, proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Filmy się będą pojawiać, jakby nie patrzeć. Także co, no, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się. Cześć!